Długo czekałem, aby zrobić ten materiał, a skoro anime już dotarło do tego miejsca, mogą spokojnie realizować projekcik. I od razu mówię, nie będzie tu żadnych spoilerów z mangi. Ten filmik to jedynie moje luźne przemyślenia i domysły na temat nowych mocy, które Deku może posiąść. Innymi słowy, zapraszam was teraz do wspólnego wróżenia z fusów. Oryginalnie Midoriya był dzieckiem pozbawionym daru. Zmieniło się to z chwilą, kiedy otrzymał od All Might'a One for All. Przez długi czas myśleliśmy, że ta moc to przede wszystkim zwiększenie tężyzny fizycznej i kilka związanych z tym trików. Ale ostatnio wydarzenia w anime ujawniły, że ten dar ma kilka ukrytych właściwości. Podczas starcia z Shinso, Izuku odpalił zupełnie nową umiejętność. Black Whip. Oryginalnie był to dar, który posiadał jeden z poprzednich właścicieli, One for All. A to oznacza, że Deku posiada nie jedną, nie dwie, ale 7 supermocy, licząc z One for All. Wiemy, że pierwszą umiejętnością jest odjechany bicz, którego nie powstydziłby się Indiana Jones. A pozostałe 5 darów? Czym one mogą być? Teoretycznie nie sposób tego odgadnąć, ale ja lubię wyzwania i myślę, że do pewnego stopnia da się przewidzieć, jakie moce Deku posiądzie. W końcu na 99% będą one miały związek z fabułą. Pierwszym pomysłem, który mnie naszedł, była możliwość teleportacji. Skąd mi się to wzięło? W spin-offie mangi brat Tenni wspominał, że ofiary ratowane przez bohaterów często krzyczą: ratuj! Szybko! Czas wymagany, aby dotrzeć do poszkodowanego, bywa kluczowy, więc umiejętność pokonania pewnego dystansu w krótkim czasie jak najbardziej mogłaby się pojawić. Nie musiała to by być też koniecznie teleportacja. Umiejętność lotu też zdałaby egzamin. Tak czy siak, przewidują, że Deku posiądzie dar, który ułatwi mu szybkie pokonywanie krótkich odległości. Kolejnym konceptem, na jaki wpadłem, była umiejętność leczenia współtowarzyszy. Załóżmy, że mimo najszczerszych chęci, Midoriya dociera za późno do swoich przyjaciół, bądź też ofiar wypadku, których życie jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie przez odniesione rany. Łatwo mi sobie wyobrazić taką sytuację, zwłaszcza w przypadku kolegów z klasy Midoriyi, którzy wpadli w pułapkę złoczyńców. W takich okolicznościach bohater musi udzielić im pomocy. Umiejętność leczenia byłaby tu jak najbardziej na miejscu. Kolejnym pomysłem, na który wpadłem, jest umiejętność lokalizacji innych ludzi. Wyobraźcie sobie, że Uraraka leży gdzieś nieprzytomna w pomieszczeniu, w którym jest bomba albo do którego wlewa się woda. Jej szybkie zlokalizowanie jest priorytetem. Tu możemy popuścić wodze fantazji. Wyostrzenie któregokolwiek ze zmysłów zdałoby egzamin. Super wyczulony słuch czy węch pozwoliłyby zlokalizować dziewczynę. Ale nie ograniczajmy się, a co? Pomyślcie, że Deku posiada wzrok o właściwościach promieni RTG i widzi przez ściany, albo że potrafi postrzegać świat za pomocą różnic temperatury, jak wąż. Mógłby to być też pasywny dar, ostrzegając na przykład przed niebezpieczeństwem. Coś jak pajęcze zmysły ze Spidermana. Autor mangi ma w tym miejscu naprawdę wielkie pole do popisu, zakładając oczywiście, że moje gdybania są trafione. W tym miejscu kończę moje rozważania na temat 6 nowych mocy, które może posiąść Deku. Co myślicie o moich wywodach? Podobało się? Wspomnę tylko, że niektóre z nich częściowo się sprawdziły. Ale i tak, czekam, czym zaskoczy nas autor mangi. No i jakie moce według was posiądzie Deku? Czekam na komentarze. I czy podoba wam się zabieg takiego dopakowania głównego bohatera? Do zobaczenia!